wiem, czy Bożena się zakochała w tym cichym swoim wielbicielu. Dla najukochańszej i najsłodszej kobiety na świecie. Nikt się nie podpisał. Ona u niego jest, przyjedź i zobacz, jak się zabawi ze swoją laleczką. Zazdrość na pewno byłaby jednym z tych czynników, które mogłyby doprowadzić do właśnie tego zabójstwa. Ja jej radziłam, żeby dała mężowi jeszcze jedną szansę. Wyrób się, słyszysz? Mogła stwierdzić, że najlepiej jest usunąć swój obiekt, który dla niej w jej odczuciu jest źródłem jej wszystkich problemów. Sprawca poderżnął jej pośmiertne gardło, czyli dodatkowo upewnił się, że dobija ofiarę. Podkreśla to, że to uczyniła w obronie, tylko za dużo tych ciosów. Że to było zabójstwo z zazdrości, a nie z miłości.